Jaka była Ania? Ania, ja myślę, że taka jak w tym filmie, radosna, uśmiechnięta, wesoła, energiczna, czasami taka wymagająca w domu, bardzo utalentowana, lubiana przez przyjaciół, kochana przez rodzinę. A jak ona znosiła twój zawód, kiedy ty musiałaś też pracować za granicą, ona musiała być z tobą? Ja wiem, że ona chyba wolała być w Gdyni, prawda? Nie, Ania, bardzo świadomie, zaczynając nasz związek, wiedziała, z czym to się wiąże, ponieważ no, ta częstość wyjazdów i przeprowadzek w zawodzie piłkarza jest oczywista. I każdy piłkarz też chce jakby co sezon podnosić swój poziom, a co za tym idzie też zmieniać klub na lepszy, a takim marzeniem każdego piłkarza w Polsce to jest wyjechanie za granicę. I my wspólnie o tym mówiliśmy i to się stało. Wyjechaliśmy do Turcji, byliśmy przez 2,5 roku szczęśliwi. Myślę, że no tak,